szczerze. Wychodź z klatki najpierwszy, Kornel, Homer. Czy znasz tą piękną pani? O nieba, drże cała. Znam, lecz cóż z nim wspólnego może mieć kawała? Jest to rzadki z dowcipów z tym rodzaju ptaszek. On się wiele do różnych przyłożył igraszek. Nie każdy go powtórnie na kawale złapie. Teraz kolej na ciebie, nowy Eskulapie. A ten iście ci znany? Powiem ci, nie mogę, doktorze, co tu robisz? Przecień to mi drogę. I mość pan kabalista wpadł w paroksyzm rzadki. I mnie, co mu tylu nawsadzał, zaprosił do klatki. Bytność jego w tym miejscu nie będzie od rzeczy. On sam nie wie, jak ciebie z tych chorób uleczy. Teraz kolej na ciebie, modny pan Faronie. Co to wam ucisz cudze, sam myśląc o żonie. Cóż to wszystko ma znaczyć? Bojaź mnie przenika. Prezentuję ci pierwszego na świecie prawnika. Niedawno tu przewodził, krzyczał, stąpał z góry. Teraz się nie dopytasz na nim procedury. Ten ci nosił z wyrady, ten cię lecząc zgubił, ten kradł, a ten nie ciebie, lecz tą córkę lubił. Teraz do zupełności cudownej kabały, od której byt twój zawisł i los życia cały. Do tego, czym jaśnieje prawda oczywista, jeszcze ci się powinien odkryć kabalista. Oto masz go. To Czesław! To mąż mój. O nieba! Czyliż do mej niedoli wstydu podrzegł. Ach, patrzaj, zawstydzona, straciwszy nadzieję. Wstań. Przebaczam. Zapomnę. Chodź. W sercu boleje. Aż nadto znam twoje serce. Znam i złapać twoją. Te wady nie znam z ciebie. Lecz ty, co tu stoją, ufam, że dziś, zyskawszy zbiór przestrób niemalny, ty się zrzekniesz, a im się odechce kawałek. Przysięgnę ci na wszystko, póki życia stanie. Teraz